Szanowni Państwo, ja może bardziej niż jako poseł, to jako płocczanin, jako prezes struktur płockich Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest nasza główna powinność, to jest moja główna powinność wspierać program Prawa i Sprawiedliwości, promować go, zachęcać ludzi do wszystkich do głosowania. Szanowni Państwo, słuchać Polaków, zmieniać Polskę. To hasło, z którym Prawo i Sprawiedliwość idzie do tegorocznych wyborów samorządowych. Obecnie znacznie ponad 50% Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju nie rozwijają się korzystny dla Polski kierunku, że sprawy idą w Polsce w złym kierunku. I to na wszystkich szczeblach, że jest potrzeba zmian. Ale jednocześnie narasta też poczucie, że bez Prawa i Sprawiedliwości tych zmian przeprowadzić się nie da. Płock, nasze miasto, także tych zmian potrzebuje. Obserwujemy, pomimo wtłaczanej nas propagandy sukcesu, że miasto się nie rozwija tak, jak powinno. Przeciwnie, miasto się zwija. Na koniec 2013 roku według GUS było niespełna 123 tysiące płocczan. Było nas niespełna 123 tysiące. 7-8 lat temu było to 10 tysięcy więcej. Orlen nie jest już takim kołem napędowym rozwoju płockiej gospodarki, jak był kiedyś. Płocki Park Technologiczny nie jest motorem rozwoju innowacyjnej gospodarki, tak jak to planowano. Nie przysparza miejsc pracy. Tak to się stało, że zakłady pracy, które i tak w Płocku funkcjonowały, przeniesiono do Płockiego Parku, co per capita netto przyniosło wzrost pracy i miejsc pracy niewielki. Potrzebne tutaj są zmiany, potrzeba. Płock ma szansę, chemia ma szansę być motorem innowacyjnej gospodarki. Chemia jest jedną z szans Polski. Przemysł chemiczny jest jedną z niewielu dziedzin, na które skarb państwa, na które właściciel ma wpływ. Jedną z niewielu dziedzin, która może być, przez którą możemy kreować nasz rozwój gospodarki, może być narzędziem prowadzenia polskiej polityki gospodarczej. Młodzi płoczanie, młodzi płoccy ambitni mieszkańcy nie widzą w Płocku, czy widzą coraz mniej szans. Emigrują z Płocka, szukają dla siebie szans gdzie indziej. Wyjeżdżają. Czy mamy być wyłącznie rezerwuarem dobrze wykształconej, pracowitej siły roboczej dla innych? Nie, tak być nie może. Jeśli Płock, jeśli Polska ma się rozwijać, potrzebne są zmiany. Te zmiany są potrzebne także w samorządzie. Marek Martynowski jest świetnym kandydatem na prezydenta. Jest doświadczony, uczciwy, kompetentny, pracowity, rzetelny. Te cechy utrwalał w różnych miejscach pracy. Jak to już mogliśmy zobaczyć, pracował w banku, był wicewojewodą mazowieckim, był pracownikiem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zarządzał spółką orlenowską, która skądinąd w czasie jego pracy zaczęła przynosić dochody. Pamiętam, jak kiedyś dzielił się ze mną doświadczeniami z tej pracy i mówił, że przed nim to ze spółka przynosiła dochody raczej nieuzasadnione niektórym pracownikom. On ją wyprowadził. Jak z tego wynika, Marek Martynowski ma doświadczenie zarówno w jednostkach gospodarczych, jak i w gospodarce, jak i w działalności publicznej, jak i w urzędach publicznych. Połączenie tych dwóch doświadczeń często daje bardzo dobre skutki, bo człowiek, który to robił, wie z jednej strony, co trzeba dla rozwoju kraju, ale jednocześnie ma świadomość uwarunkowań, w jakich funkcjonują ci, którzy muszą ten rozwój niejako realizować. Marek Martynowski ma także doświadczenie samorządowe. Był radnym sejmiku województwa mazowieckiego, bardzo aktywnym, mocno angażującym się w sprawy gospodarcze, ale także te, które by dotyczyły
naszej tradycji historyczno-patriotycznej. Obecnie Marek Martynowski jest senatorem, jednym z sekretarzy Senatu. Wspomniałem o jednej z dziedzin aktywności pana senatora, kultywowania tradycji i propagowaniu patriotyzmu. Pan senator bardzo mocno, nie szczędząc ani czasu, ani własnych pieniędzy, angażuje się w działalność upamiętniającą żołnierzy wyklętnych. Współorganizowany przez niego ubiegłego roku marsz przypominający płocczanom żołnierzy niezłomnych, także z rejonu Płocka, zgromadził wielu uczestników. Co ważne, w większości ludzi młodych. Marsz dla żołnierzy, którzy dotąd nie mieli miejsca w chlubnych kartach historii naszej ziemi, ponieważ sport tych tradycji nie kultywuje ani szkoła, nie przypominają o nich środki przekazu, czy przypominają za mało, nie włączają się w to także władze miasta. Powiem też o jeszcze jednym. My w Prawie i Sprawiedliwości uważamy, że Polskę trzeba zmieniać z Polakami, a nie dla Polaków. Dotychczasowe doświadczenia w naszej historii, w których rzekomo oświecone elity próbowały zbudować Polakom model życia, w którym im będzie dobrze, zawsze zawodził. Nigdy się nie sprawdzał. Najczęściej dawało to takie skutki, że tym, którzy to proponowali, przynosiło profity. Polsce, Polakom przynosiło nędzę, degradację, bezrobocie. Marek Martynowski w bardzo wysokim stopniu ma tą cechę, która pozwala mu z ludźmi współpracować, ludzi słuchać. Skądinąd to także na swoim pierwszym billboardzie pokazał. Prosimy o pomysły. Ten billboard był skądinąd przez niektórych wyśmiewany, ale to właśnie przez tych, którzy Polakom chcą ułożyć życie według swoich wzorców, a to się najczęściej kończy tym, że infrastruktura w Polsce kosztuje, ale także w Płocku kosztuje drożej niż planowano, że na nią musi być zaciągany dodatkowy kredyt, że za to, co płacimy, dostajemy za mało w stosunku do tego, co moglibyśmy uzyskać. Taką mamy dzisiaj rzeczywistość i szanowni państwo, tą rzeczywistość my musimy zmienić, jeśli Płock ma się rozwijać. W Płocku do walki o fotel prezydenta miasta Płocka stanie kilku kandydatów. Porównajcie państwo ich dorobek, doświadczenie, kompetencje. Musimy wszyscy dojść do wniosku, że Prawo i Sprawiedliwość wystawia kandydata najlepszego. Szanowni państwo, dzisiejsza konwencja dotyczy przede wszystkim wyborów do Rady Miasta Płocka, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to i prosić o zaangażowanie wszystkich w kampanii samorządowej. To jest bardzo ważna kampania dla wszystkich, dla Polski, dla Prawa i Sprawiedliwości także. My musimy pokazać, że jesteśmy w stanie te wybory wygrać i musimy pokazać, że mamy kompetentną ekipę. Prosimy obecnych tutaj radnych, ale także tych, którzy czują się naszymi sympatykami, o pomoc. Ja ze swej strony chciałbym jeszcze powiedzieć, że naszym pełnomocnikiem wyborczym jest pani Ewa Szymańska, skądinąd pierwsza kobieta na liście do sejmiku. Do niej proszę się zgłaszać i prosimy o rozpropagowywanie naszych materiałów. Musimy Polaków, musimy Płocczan informować o tym, że mamy dobrych ludzi, dobry program. Na ich czele stoi nasz kandydat na prezydenta Marek Martynowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Macieja Wąsika, kandydata na radnego sejmiku województwa mazowieckiego.